Wiadomości z gminy Orzysz. A dzisiaj w wiadomościach powiemy o drugiej edycji Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Nie ma wieku granicznego. Wszyscy zawsze, całe życie powinniśmy zdobywać nowe możliwości wiedzy i chęci. Uroczystym otwarciu inwestycji drogowej w Grzegorzach. I zostało nam jeszcze 2-3 wsie, w których te drogi trzeba poprawić. Turnieju Old Boy. Warsztatach w Muzeum Wojska, Wojskowości i Ziemi Orzyskiej w Orzyszu. Dzień dobry, nazywam się Justyna Górecka, zajmuję się ceramiką i malarstwem. Zobaczymy, jak obchodzono Dzień Edukacji Narodowej w gminie Orzysz. W Dniu Święta Edukacji Narodowej chciałbym Państwu podziękować. Oraz o pięknym jubileuszu 30-lecia zespołu śpiewaczego Orzyszanki. Wiele osób składało dzisiaj życzenia i my przez właśnie telewizję orzyską składamy życzenia dla naszych orzyszanek. Wiele lat w zdrowiu i wiele lat pracy artystycznej i scenicznej. Wszystkiego dobrego, drogie panie. Zanim przejdziemy do materiału, zapraszamy na szereg nadchodzących imprez, a będą to ostatnie już zawody wędkarskie z cyklu orzyskiego Grand Prix, które odbędą się już w najbliższą niedzielę 23 października. Natomiast 27 października w Środowiskowym Domu Samopomocy odbędzie się spotkanie z uczestnikami projektu mobilności ponadnarodowej Zmiana przez wymianę międzykulturową, współrealizowanego przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Orzyszu. To były piękne dni. Już niedługo będzie można usłyszeć w oryginalnym wykonaniu Haliny Kunickiej w towarzystwie pianisty Czesława Majewskiego. 11 listopada w hali Mosir. Wstęp wolny, godzina 19. Serdecznie zapraszamy. Trwa realizacja zadania publicznego przez KS Niardwy pod tytułem W zdrowym ciele sportowy duch. Rozwój piłki nożnej i siatkowej w gminie Orzysz. Wykonawca zadania KS Niardwy otrzymało na ten cel dofinansowanie od samorządu gminy Orzysz w kwocie 65 500 zł. W ramach zawartej umowy zawodnicy w różnych przedziałach wiekowych biorą udział w rozgrywkach oraz uczestniczą w zajęciach treningowych. 30 września Uniwersytet Trzeciego Wieku w Orzyszu rozpoczął już drugą edycję. Na uroczystej inauguracji była pani dziekan Wydziału Gospodarki Turystycznej w Ełku Wyższej Szkoły Gospodarki w Bydgoszczy, docent dr inżynier Elżbieta Brandt oraz dziekan Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Orzyszu pani Małgorzata Stachurka. Obecni byli także burmistrz Orzysza Zbigniew Włodkowski oraz dr Tomasz Wyźlic, który poprowadził wykład połączony z promocją książki Orzysz 1920, oddziały polskie i sowieckie internowane w Niemczech. Dzisiaj rozpoczęliśmy kolejny rok akademicki 2016-17 Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Orzyszu. Jest to dla nas pierwsza pełna edycja, bo zaczęliśmy od półrocza w tamtym roku, teraz jest pełna pierwsza edycja. Mamy nadzieję, że wszyscy słuchacze będą zadowoleni, a przede wszystkim zdobędą nową wiedzę. W pierwszej edycji Uniwersytetu Trzeciego Wieku wzięło udział 60 słuchaczy. W drugiej edycji jest już ponad 40 studentów, a nabór wciąż trwa. Nie ma wieku granicznego. Wszyscy zawsze, całe życie powinniśmy zdobywać nowe możliwości wiedzy i chęci. Chęci, które tutaj ludzie pokazują. I myślę, że to spotkanie, ta inauguracja będzie początkiem dla wielu innych też osób, które gdzieś tam widząc, co się dzieje w Orzyszu, widząc, co się dzieje w tej chwili Uniwersytet Trzeciego Wieku, zapoczątkują, ci ludzie zapoczątkują innym i natchną ich nowym duchem. Ponad 500 metrów bieżących asfaltu położono we wsi Grzegorze. Uroczyste otwarcie drogi odbyło się 30 września, a wstęgę przycinali m.in. poseł Jerzy Małecki, wicestarosta Marek Wysocki oraz burmistrz Zbigniew Włodkowski. Na najbliższe lata przygotowaliśmy dużo projektów, które składamy do funduszy krajowych, do funduszy europejskich i tych transgranicznych i tych, którymi dysponuje marszałek województwa. Przygotowujemy się do inwestycji drogowych, wodno-kanalizacyjnych, również oświatowych. Ostatnio daną drogą to droga w Grzegorzach. Realizujemy plan rozpoczęty już w poprzednich kadencjach przebudowy i modernizacji dróg wewnątrz wsi. Zostało nam jeszcze 2-3 wsie, w których te drogi trzeba poprawić. Złożyliśmy wniosek na przebudowę drogi w Odojach. Czekamy na rozstrzygnięcie.
ale też składamy projekty wspólnie ze starostwem piskim. Droga w Roskach Skomackich została już wykonana. Przygotowujemy się do przebudowy drogi w Nowych Gutach, gdzie gmina Orzysz będzie partycypowała z wysokością 500 tysięcy złotych i złożyliśmy wniosek na przebudowę ulicy Wierzbińskiej aż do samego cmentarza. Na obiekty oświatowe złożyliśmy wniosek na budowę sali sportowej w Dąbrówce. Przygotowujemy wniosek na budowę stadionu, mini stadionu przy szkole podstawowej w Orzyszu i boiska wielofunkcyjnego przy szkole w Okartowie. Ale to, co najważniejsze jest, to składamy wnioski na zmianę wizerunku naszego miasta, miasta przyjaznego turystom, miasta przyjaznego rodzinie i oczekujemy na rozstrzygnięcie wniosków, które składaliśmy do projektu transgranicznego Polska-Litwa. Ostatnio byłem na konferencji projektu transgranicznego Polska-Rosja. I tu przygotowujemy się do złożenia projektu na modernizację nabrzeża rzeki Orzyszy i na przebudowę stadionu miejskiego. Pan Krzysztof Sochaczewski wraz z Miejskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji w Orzyszu zorganizował turniej oldboyów. W zawodach wzięło udział 5 drużyn, w tym reprezentacja Urzędu Gminy. Puchar zdobyła drużyna Bomiru, a najlepszym zawodnikiem turnieju okazał się Krzysztof Sochaczewski. 4 października w Muzeum Wojska Wojskowości Ziemi Orzyskiej w Orzyszu odbyły się warsztaty pod tytułem Jadą Huzary. Najpierw rys historyczny mazurskich kafli przedstawił dr Jerzy Łapo, po którym nastąpiła część samodzielnego malowania glinianych płytek przygotowanych przez panią Justynę Górecką z Ublika. Dzień dobry, nazywam się Justyna Górecka, zajmuję się ceramiką i malarstwem. Mieszkam w Ubliku, niedaleko Orzysza. I teraz prowadzę zajęcia z dziećmi, warsztaty w Muzeum Wojska w Orzyszu. To są moi podopieczni teraz. Robimy kafle mazurskie. Bardzo zafascynowała mnie tradycja kafli mazurskich, które są absolutnie wyjątkowe w skali kraju, gdyż na tych kaflach z XIX wieku widzimy obrazki i bardzo śmieszne napisy. I to są bardzo proste rysunki, napisy są czasami sprośne, czasami modlitwy połączone i te kafle, resztki tych kafli, które zostały po wojnie, możemy obejrzeć w Muzeum w Olsztynku, w Olsztynie i w Szczytnie. Bardzo mało zostało kafli, ale z tych co są, no, możemy czerpać inspiracje, na przykład właśnie tak jak teraz malujemy postacie jeźdźca, wojaków. Którzy bardzo często na tych kaflach występowali. 14 października obchodzono Dzień Edukacji Narodowej. Z tej okazji burmistrz Zbigniew Włodkowski wraz z panią Beatą Jożdżewską, naczelnik oświaty, wizytowali w gimnazjum oraz szkołach podstawowych w Orzyszu, Okartowie i Dąbrówce. W tak szczególnym dniu jak dzisiaj, w Dniu Święta Edukacji Narodowej, chciałbym państwu podziękować za waszą pracę, zaangażowanie, za trud, jaki wkładacie w wychowanie młodych ludzi. Będąc dzisiaj z burmistrzem Orzysza i radnymi Rady Miejskiej na uroczystościach szkolnych, widząc uśmiechnięte twarze uczniów, ich rodziców, dziadków i zaangażowanie nauczycieli, wspólnie zastanawiamy się, w jakim kierunku mamy iść dalej, aby jak najłagodniej przejść przez szereg reform wprowadzonych i proponowanych przez Ministerstwo Edukacji Narodowej. Podwyższenie wieku szkolnego spowodowało, iż do klas pierwszych w gminie Orzysz poszło 48 uczniów, co wpłynie na otrzymanie mniejszej subwencji oświatowej, około 300 tysięcy złotych. Pomimo tego żaden nauczyciel z wychowania przedszkolnego, ani nauczyciel z wychowania wczesnoszkolnego nie stracił pracy. Plany wprowadzenia przez Ministerstwo Edukacji Narodowej 8-letnich szkół podstawowych są przez nas analizowane i chcę zapewnić, iż w szkołach prowadzimy taką politykę kadrową, aby nikt z nauczycieli i pracowników administracji i obsługi nie stracił pracy. Oświata dla burmistrza, radnych jest bardzo ważna. Planowane są inwestycje, m.in. budowa sali sportowej w Dąbrówce, w Okartowie budowane boisko przy szkole, boisko wielofunkcyjne przy zespole szkolno-przedszkolnym w Orzyszu. Na bieżąco w szkołach remontujemy klasopracownie, korytarze, w gimnazjum salę gimnastyczną, drogę przy zespole szkolno-przedszkolnym w Orzyszu. Nie wszystko to będzie finansowane ze środków gminy. Sięgniemy po nie jak w tym roku z rezerwy budżetowej czy programów unijnych. Chcemy podkreślić, iż wszystkie działania, remonty, zagospodarowany teren przy szkołach, czyste klasopracownie, wymiana młodzieży nie byłyby możliwe bez was, dyrektorów, nauczycieli, pracowników obsługi administracji.
Jest to dla nas bardzo ważne, że wspólnie i zgodnie z Państwem tworzymy naszą oświatę. 15 października zespół śpiewaczy Orzeszanki obchodził swoje 30-lecie istnienia. Uroczysta gala upływała w serdecznej atmosferze. Wśród zaproszonych gości byli pani wicemarszałek Wioleta Śląska-Zyśk, wicestarosta Marek Wysocki, burmistrz Orzesza Zbigniew Włodkowski, przewodniczący Rady Miejskiej Adam Myka oraz wielu innych znakomitych gości. Szanowni Orzeszanie, witamy Was bardzo serdecznie z uroczystości, na której obchodzimy 30-lecie istnienia i działalności zespołu śpiewaczego Orzeszanki, które przynoszą nam sławę od wielu, wielu lat. Przekazuję głos kierowniczce zespołu pani Teresce Rybińskiej. Od 1986 roku pracujemy przy Domu Kultury w Orzeszu. Prowadziliśmy zespół, 30 jest lat, obchodził naszą dzisiaj uroczystość. I chciałam z tego miejsca serdecznie podziękować za wszystkich przybytych gości. 30-lecie to duży kawał czasu. Dzisiaj wyrażamy swoją wdzięczność dla Orzeszanek, które przez 30 lat nie dość, że rozsławiają naszą gminę, to też ubogacają swoimi występami nasze uroczystości. Wiele osób składało dzisiaj życzenia i my przez właśnie telewizję orzyską składamy życzenia dla naszych Orzeszanek. Wiele lat w zdrowiu i wiele lat pracy artystycznej i scenicznej. Wszystkiego dobrego, drogie panie. Dziękujemy Państwu za uwagę. Już najbliższe wiadomości za 2 tygodnie. Do zobaczenia.